Nasze webinarium ma tytuł Od Buddy System do zaangażowania uczniów w szkolne inicjatywy. Być może jest to taki trochę tajemniczy tytuł, ale mam nadzieję, że przyciągnął Państwa temat zaangażowania, bo będziemy rozmawiali o zaangażowaniu uczniów, tylko jako taką trampolinę wykorzystamy sobie pewne narzędzie, czy właściwie taki model przyjmowania uczniów, witania uczniów cudzoziemskich w szkole, który nam podesłali nasi partnerzy, a mianowicie International Rescue Committee. My jesteśmy, reprezentujemy tutaj Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jak Państwo z pewnością wiedzą, jest to największa w tej chwili edukacyjna organizacja pozarządowa w Polsce, która promuje nowe metody nauczania, pokazuje, w jaki sposób włączać do praktyki szkolnej ważne tematy, czasem trudne tematy. I celem naszego działania jest to, żeby szkoły uczyły skuteczniej, a młodzi ludzie angażowali się bardziej w swoją edukację. Swoją edukację, ale także właśnie będziemy pokazywali, że takie działania, które nie są stricte związane z przedmiotami szkolnymi, są także edukacją, radzeniem sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Mogą Państwo korzystać zarówno z naszych takich szeroko zakrojonych inspiracji, chociażby na blogu CEO czy na naszym profilu facebookowym, albo zapisując się na nasz newsletter, tudzież słuchając naszego podcastu. Mogą Państwo uczestniczyć w webinariach, tak jak robicie to teraz. Będziemy też pod koniec polecać inne webinarium tutaj z serii. Mogą Państwo skorzystać ze szkoleń dla rad pedagogicznych, które rozwijają kompetencje i są skrojone na miarę. Szkolenia rad są z zasady płatne i wyceniane pod Państwa szkołę. Natomiast mogą Państwo korzystać także z projektów edukacyjnych, które w znakomitej większości są darmowe. W tej chwili już rekrutacja do projektów jest zakończona, ale proszę trzymać rękę na pulsie, zapisać się na newsletter. Jeden bądź ogólnoceowy, bądź newslettery poszczególnych obszarów naszych tematycznych, bo na pewno na drugi semestr będziemy także rekrutować do niektórych programów. A poza tym dostaną Państwo też informacje, jak to będzie w przyszłym roku. Dzisiaj oprócz mnie jest tutaj Ania Pukacz-Górnikowska, kobieta petarda, nauczycielka chemii, fizyki, etyki, edukacji dla bezpieczeństwa, a także doradczyni zawodowa. Petarda, która pracuje aktualnie w trzech szkołach podstawowych pod Wrocławiem, i jej drugie imię to jest właśnie zaangażowanie. Zaangażowanie to jest to, co ją napędza. I jest z nami Adrian Sielicki, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Legnicy. Człowiek, twórca, współtwórca grupy Młodzież Tworzy Musical, z którą zrealizował w latach 13-18 kilka autorskich projektów. Człowiek projekt także. Będziemy rozmawiać właśnie o zaangażowaniu uczniów, ale najpierw przecież myśmy już zaczęli rozmawiać, bo kiedy Państwo się zapisywali na to webinarium, zapytałam Państwa, co według Was sprzyja zaangażowaniu uczniów w szkolne inicjatywy. I bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Nie wszystkie się tutaj zmieściły na tym slajdzie. Dziękujemy za wszystkie też rozważania dotyczące tego, że no właśnie poszukują Państwo czasem jeszcze odpowiedzi na te pytania, ale proszę zwrócić uwagę, że Państwo mają tutaj też wiedzę ekspercką i napisaliście nam chociażby to, że chęć działania w konkretnym celu, możliwość tworzenia własnych pomysłów i praca nad ich realizacją, jasno sprecyzowany cel, to się łączy z tą karteczką,
przykład ze strony dorosłych, rodziców, nauczycieli. Własny przykład to z kolei się łączy z tym. Zaangażowanie, oddawanie inicjatywy uczniom. O inicjatywie także tutaj było. Poczucie sprawczości uczniów. Pozostawienie sporego stopnia decyzyjności uczniom. Słuchanie potrzeb. Słuchanie potrzeb i zainteresowań uczniów. Dobre relacje z uczniami i ich indywidualne cechy osobowościowe, a konkretnie potrzeba aktywności społecznej. Rodzaj inicjatywy, ktoś napisał. Czas, kiedy jest ona realizowana, a także czy biorą w niej udział osoby, z którymi mają koleżeńskie relacje. I kiedy ja tak czytałam te Państwa odpowiedzi, to stwierdziłam, że można je poszeregować w takie grupy, a mianowicie pisali Państwo o celowości i trudno się z tym nie zgodzić, że uczniowie chcą wiedzieć, że to, co robią, ma sens i że to jest potrzebne. Muszą widzieć ten sens sami z siebie albo trzeba im to pokazać. Druga kategoria, o której Państwo tutaj mówili, to jest ich sprawczość, czyli żeby uczniowie czuli, że mają wpływ, nie tylko, że to, co robią, mają sens, ale że mają jakiś, mają, mogą decydować o tym, w jaki sposób to jest robione, albo co konkretnie jest robione, co i w jaki sposób. I trzeci taki obszar to jest relacyjność, wspólnotowość i to jest bardzo, myślę, ciekawa kwestia, bo to chodzi o tę relację zarówno z dorosłymi, Państwo na to wskazują, a także z kolegami i koleżankami. Czyli to jest ta kartka, która mówiła o tym, że angażują się w to ich koledzy i koleżanki, tak? Albo z kolei widzą, że ja to robię. I tutaj mamy do czynienia z taką bardzo silną, z bardzo silnym modelowaniem zarówno ze strony dorosłych, jak i ze strony rówieśników. Natomiast tak jak żeśmy tutaj rozmawiali chwilę przed tym webinarium, oczywiście, że właśnie to nie może być jakikolwiek dorosły, to musi być ważny dorosły w życiu tych młodych ludzi i ci koledzy i koleżanki też muszą być dla nich ważni. Także zadbanie o relacje, teraz powiem taki truizm, który Państwo już pewnie uszami wychodzi, zadbanie o relacje zarówno pomiędzy nauczycielami a uczniami, jak i pomiędzy uczniami wzajemnie, jest tutaj niezwykle istotne, żeby to zaangażowanie się pojawiło. Ale nie zapominajmy także o celowości i sprawczości. To pytanie zadałam moim gościom. Aniu, jak to jest z Twojej perspektywy? Co sprawia, że Twoi uczniowie, Twoje uczennice angażują się w szkolne inicjatywy? Myślę, że w dużej mierze mogę się oczywiście zgodzić z tym, co pokazałaś tutaj na slajdzie, czyli jest tam celowość, jest sprawczość i podążanie za przykładem, czy to dorosłych, czy młodych, ale słuchajcie, jest też taka jakby chęć zawalczenia trochę o sprawy, szczególnie myślę tutaj o etyce, że czasami to jest tak, że w młodych ludziach pojawia się też taka potrzeba pokazania własnego zdania. Może to akurat też z celowością, ale ja bardzo często jakby korzystam z materiałów CEO i uczestniczę w wielu programach i właśnie na zajęciach z etyki mam taką dużą swobodę pracy z takimi tematami, które się pojawiają przy różnych okazjach, tak? Czy to jest Tydzień Edukacji Globalnej, czy to jest Dzień Ziemi, czy Dzień Praw Człowieka. I okazuje się, że właśnie w takie akcje, których oddźwięk jest na rzecz całej szkoły, mają fajny wymiar, tak? I osoby się angażują. Tutaj wcześniej miałam okazję wspominać już o, znaczy nie na naszym spotkaniu, ale akurat w kontakcie z Emilią, o sytuacji, w której grupa moja klasowa, która niekoniecznie była grupą artystów i nie miała okazji udzielać się w, wiecie, w spektaklu, który był organizowany z okazji Dnia Szkoły,
Właśnie przy takiej okazji dużego wydarzenia szkolnego, czyli obchodów Dnia Patrona, zorganizowała dla społeczności szkolnej, można powiedzieć, że w tle wydarzeń, które działy się na sali gimnastycznej, debatę metodą World Cafe, tak? I był to rodzaj dla nich takiego projektu zaangażowania i momentu, w którym oni mogli zaistnieć, nie będąc artystami, nie śpiewając, nie deklamując, nie odnajdując przestrzeni do tego, żeby błyszczeć w taki klasyczny sposób w tym dniu. Podjęli się dużej sprawy, bo wiecie, 400 osób, no, najmłodsi nie uczestniczyli w tym wydarzeniu, ale powiedzmy, że to ponad 200 osób uczestniczyło w trzech różnych salach, przygotowali przestrzeń, byli w pełni odpowiedzialni i można powiedzieć, że moją rolą było tylko takie jakby opowiedzenie im, jak to powinno wyglądać, a reszta należała do nich, więc ja widzę taką chęć tworzenia jeszcze w tym wszystkim, tak, innego, może tutaj Adrian będzie opowiadał o tym, jak on się realizuje, ale wiecie, coś takiego, co ci młodzi ludzie tworzą, jest to taki trochę rodzaj eksperymentu dla nich, spróbowania czegoś nowego, czyli takiej, wiecie, odnalezienia się też w nowej roli zupełnie. Więc myślę, że młodzi angażują się po prostu chyba z najdziwniejszych przyczyn i to jest w sumie najfajniejsze, bo oni później nawet chyba jeszcze na początku nie spodziewają się z tego, jaką będą mieli satysfakcję z wprowadzenia takich różnych aktywności czy angażowania się. Ja też od wielu lat prowadzę później takie analizy tego, co się wydarzyło, jak to na nich wpłynęło, czego się nauczyli, co by ewentualnie zmienili następnym razem, żeby oni biorąc sobie coś z tego doświadczenia po prostu jakby budowali też zasoby, okej, to już potrafię, to wiem, z tym sobie radzę, a może następnym razem wypróbowałabym nową metodę albo chciałabym się pojawić w nowej roli, bo na przykład rola, którą realizował kolega lub koleżanka, wydawała się też ciekawa, tak? A ja robiłam akurat tym razem coś innego. Więc no, to jest po prostu taki, nie wiem, poligon, tak? Poligon młodych ludzi do tego, żeby wchodzić w nowe role, sprawdzać się lub nie, ale mieć to bezpieczeństwo, które, wiecie, gwarantuje dorosły, jeśli jest wspierający, po to, żeby w danym momencie ewentualnie zareagować. I myślę, że to bezpieczeństwo, które mają przy okazji, też jest dla nich istotne. Takie, no, przynajmniej dla siebie mam poczucie, że zawsze staram się być ich oparciem i no, oczywiście reagować, przewidywać, że coś może wydarzyć się nie tak, jakby oni oczekiwali od razu. Także tak jest. Tak na szybko moja tutaj propozycja, może nie wiem, czy wystarczająco już rozwinęłam. Wiesz co, Aniu, ja w ogóle mam coś do tego, co ty powiedziałaś, dlatego że cieszę się, że podkreśliłaś to poczucie bezpieczeństwa, tak, że oni muszą się czuć bezpiecznie jakoś w tych ramach, bo będziemy próbowali też dzisiaj sobie trochę rozmawiać o tym właśnie, jak ich zabezpieczyć, żeby oni odważyli się zrobić ten kolejny krok. Natomiast chcę coś wyciągnąć jeszcze z tej historii, którą opowiedziałaś, bo o ile pamiętam, bo teraz mogą Państwo sobie pomyśleć, ta łatwo jej było, taką klasę miała, a to nie była w ogóle klasa, ty powiedziałaś, że oni niespecjalnie byli artystami, nie chcieli się angażować artystycznie, ale to nie była w ogóle klasa, która wcześniej chyba wykazywała jakąś taką chęć dużą zaangażowania, prawda? To nie była. Właśnie to był taki przypadek klasy, która wcześniej nie angażowała się w życie szkoły, tak? Doszli aż do ósmej klasy, można by powiedzieć, z tą swoim taką, no jakby brakiem takiego poczucia, że oni, nie wiem, będą występować, będą gdzieś widoczni i tak dalej, więc no tutaj jakby takim dodatkowym faktem, że słuchajcie, to w ogóle naprawdę wypaliło świetnie i oni się świetnie sprawdzili, było to, jak zauważyli ich w końcu nauczyciele. No bo nie trudno jest zauważyć tych, którzy no, grają pierwsze skrzypce zwykle, tak? Wiecie, są gdzieś w tej przestrzeni takich wystąpień publicznych. Natomiast ponieważ tutaj no, z każdą klasą przychodził też nauczyciel, no płynęły pochwały, popłynęła też w
końcu, już po, wiecie, jakby zakończeniu uroczystości, i to też był taki miły gest, pochwała od pani dyrektor, która dotarła do klasy, zaprosiła ich wszystkich, żeby się z nią jeszcze spotkali, po prostu im pogratulowała, przyniosła cukierki, no, to taki, wiecie, słodki, wiecie, dodatek, ale dla nich to była, słuchajcie, taka naprawdę wielka nagroda za ten taki element zaangażowania, włączenia się w to, co się działo tego dnia. Naprawdę poszło mi świetnie. I jeszcze jedną rzecz chciałam podkreślić, bo nawet zadawałam ci to pytanie, tak, co się tak naprawdę stało, że oni się zaangażowali, i paradoksalnie ja mam poczucie, że to, że dałaś im wolność i powiedziałaś, słuchajcie, możemy to zrobić, ale nie musimy. To też było o tym dawaniu poczucia bezpieczeństwa. Okej, nie musimy, to spróbujmy, tak? Bo w zasadzie no, nic od tego nie zależy, nie? Tak, dokładnie. To był ich wybór, to była ich decyzja i to, słuchajcie, popłynęło. Łącznie z tym, no teraz jakby trudno, ja wiecie, ja to wszystko widzę, ciągle tym żyję. Łącznie z tym, że po prostu zadbali o każdy szczegół takiego wyposażenia tej sali, zrobienia naprawdę atmosfery. Oni poprzynosili, słuchajcie, wazoniki, obrusiki, nawet niektórzy mieli światełka na swoich stolikach. Zadbali naprawdę o wiecie, jakby o całą przestrzeń, nie tylko no, przygotowanie polegało na tym, że oni sami ustalili pytania, naprawdę byli twórcami całego tego wydarzenia i tak od A do Z z domknięciem. Także super sprawa. Dzięki. Jeżeli Dzięki. Państwo by mieli jakieś pytania do Ani, to też można tutaj wykorzystać czat. Ja natomiast zapytam teraz Adriana, jak to u niego wygląda. Jak Ci się wydaje, co sprawia, że Twoi uczniowie się angażują? To ja pozwolę sobie zacząć, bo wspomniałaś o tym, że byłem współtwórcą projektu Młodzież Tworzy Musical. Ja tam, to dla mnie było takie laboratorium działania z młodymi ludźmi, dość spore. I tam nauczyłem się jednej rzeczy, ale to już wybrzmiało, ja tylko to powtórzę. Poczucie wolności. Chodziło o to, że my, którzy zainicjowaliśmy tą grupę, to byłem ja i jeszcze moja przyjaciółka Asia, postanowiliśmy, że przede wszystkim będziemy dawać przestrzeń młodym ludziom do tego, żeby mogli coś kreatywnego stworzyć. Wiadomo, trzeba czasami dać im jakieś narzędzia albo je podpowiedzieć, ale spróbujemy to zrobić właśnie w ten sposób. I kiedy trafiłem do szkoły, to trafiłem do szkoły z takim przekonaniem, że to jest coś, co mogę wykorzystać również w szkole. I postanowiłem to zrobić. I takim momentem dość dla mnie ważnym było zrozumienie, że, bo zadałaś na początku takie pytanie, co sprawia, że dzieci chcą się, czy uczniowie, uczennice chcą się angażować. Ja w głowie miałem od razu jedną odpowiedź: muszą lubić nauczyciela, muszą się czuć przy nim bezpiecznie. I to są takie dwa klucze mojego doświadczenia, że jeżeli ja okażę im szacunek, jeżeli oni przy mnie będą czuć się bezpiecznie, to ja mogę z nimi naprawdę góry przenosić. I mam takie doświadczenie projektu edukacyjnego, kiedy to w tamtym roku właśnie, żeby przeciwdziałać temu, co wydarzyło się z dziećmi, powiem tak bardzo ogólnie, po tym okresie pandemii, żeby przeciwdziałać temu, co było związane też w jakiś sposób z brakiem relacji, był taki program Integracja to dobra relacja. On był realizowany również w naszej szkole i zostałem poproszony o to, żeby taki projekt edukacyjny zrobić. I tam były takie trzy główne zasady. Po pierwsze, parytety, czyli tyle samo chłopców, ile dziewcząt, to musiało być zapewnione. Po drugie, różnorodność pod względem pochodzenia. I to pięknie nam się zgrało, bo już byliśmy w tym też momencie, kiedy pojawili się uczniowie z Ukrainy. I trzecia rzecz to, żeby to nie były te dzieci, które się angażują. Jakby to było z góry troszeczkę takie zasugerowane nam jako szkole. Więc tutaj miałem możliwość, takie pole do popisu, 12 osób musiałem zebrać i udało mi się zebrać faktycznie grupę bardzo różnorodną, bo mieliśmy i Ukraińców, mieliśmy Polaków, mieliśmy chłopca, który urodził się w Anglii i tam się wychowywał przez pierwsze lata. Więc to była taka bardzo różnorodna grupa.
I udało nam się z tą grupą przez blisko rok szkolny, bo to prawie trwało 10 miesięcy, zrealizować właśnie ten projekt edukacyjny. Z jednej strony on był wokół patronki naszej szkoły, a z drugiej strony oni musieli zrobić szereg różnych rzeczy. Wspólnie rysowaliśmy obrazki, które były związane z treścią książki Zofii Kossak, czyli tej naszej patronki, Rok Polski, z różnymi tradycjami, jakimiś zapomnianymi. Sami musieli zapoznać się z treścią tych książek, potem to wyciągnąć, przedstawić graficznie. Pisaliśmy list po angielsku do szkoły w Cornwalli w Anglii, dlatego że właśnie Zofia Kossak tę książkę napisała, będąc tam. Zachęcaliśmy te dzieci do tego, żeby poznały twórczość naszej patronki i że zachęcamy ich do tego właśnie naszymi ilustracjami. Już tak nie będę może tak szczegółowo tego opowiadał, ale powiem tak, byłem w szoku, bo dzieci, po pierwsze, dzieci bardzo ciche, dzieci wycofane w tej grupie, która się wytworzyła, sami zaczęli w pewnym momencie dzielić obowiązki. Czyli na przykład, słuchajcie, to tak, wy się zajmiecie kiermaszem, bo zbieraliśmy też fundusze na wspólną wycieczkę integracyjną, więc wy się zajmiecie kiermaszem, wy dziewczyny będziecie rysować, bo ładnie rysujecie, Aleks będzie pisał list, bo on z Anglii, to on świetnie po angielsku sobie radzi, Kuba mu pomoże, bo jest dobry z angielskiego, tam wszyscy po prostu nagle, ja nie musiałem nawet tego mówić, to jest ten plus całej sytuacji, oni sami postanowili to zrobić, jakby podzielić się obowiązkami. Efekty był taki i jakby to chyba najbardziej mnie ucieszyło, że w tym roku szkolnym, kiedy ogłosiłem wybory do samorządu uczniowskiego, bo jestem też opiekunem samorządu, i kiedy zostały ogłoszone wybory, to te dzieci, które zostały, no bo wiadomo, ósmoklasiści odeszli, ale te dzieci, które zostały, a były w tej grupie, wszystkie brały udział, wszystkie zgłosiły się jako kandydaci do wyborów do samorządu uczniowskiego, bo chcieli działać dalej. Bo poczuli ten klimat, że to jest fajne, coś robić dla społeczności szkolnej, dla siebie samego, że to daje im rozwój. Więc ja w taki sposób bym, Emilio, próbował odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mnie strasznie wzrusza ta historia, właśnie przez ten finał, że oni się potem zaangażowali. I tak wracam do jednej z tych odpowiedzi, którą widzieliśmy na kartkach, że takie osobiste predyspozycje uczniów, taka potrzeba aktywności społecznej, ona oczywiście popycha dzieciaki i znamy te dzieciaki, które są zawsze pierwsze do robienia czegoś. Natomiast oboje opowiedzieliście historię o dzieciach, które wcale nie były takie wyrywne do tego, żeby się angażować, a jednak udało się je zaangażować dzięki właśnie wolności, dowolności, dzięki poczuciu sprawstwa, dzięki poczuciu sensu. Chociaż może ono tutaj nie było, nie wybrzmiewało aż tak mocno, tak? Oni nie ratowali w tym momencie ziemi przed najazdem kosmitów czy czymkolwiek, tak? Ale że to się udało. Ale wiecie co, usłyszałam u was jeszcze coś, że tutaj potrzeba trochę cierpliwości, a może czasem bardzo dużo cierpliwości i takiego niepoddawania się, że to kurczę, nie zawsze wyjdzie, to jest ten poligon, o którym mówiła Ania. Więc bardzo wam dziękuję za te opowieści, ale to nie są jedyne odpowiedzi, któreśmy usłyszeli. Kiedy pytałam Państwa o to, co z przygotowaniu uczniów i uczennic. Pokażę tutaj jedną odpowiedź, ale od razu powiem, że kilka osób w ten sposób podeszło do sprawy, a my jako nauczyciele, specjalnie mówię my, bo to jest także moja rzeczywistość przez 27 lat, wiemy, że możliwość zdobycia dodatkowych punktów zachowania także sprzyja zaangażowaniu uczniów i uczennic. I ja zadałam takie pytanie tutaj Ani i Adrianowi, czy rzeczywiście o to nam chodzi, bo gdzieś tak się zburzył mój taki aktywistyczny duch na to, czy rzeczywiście taka odpłata za to, znaczy nie dyskutujemy z tym, że tak się dzieje, prawda? Bo tak się dzieje. Tylko czy to nie jest oby przeciwskuteczne, bo też można by sobie było zadać pytanie,
No właśnie, czy o to nam chodzi? Różne były odpowiedzi. Ciekawa jestem, jakie jest Państwa zdanie. Czy warto, czy nie warto? Bo moje pytanie, nawet moje rozważania się kręciły wokół tego, czy osoba, która zaangażuje się po to, żeby zdobyć punkty, przez przypadek jednak nie chwyci tego bakcyla. I bardzo krótko Was poproszę o ustosunkowanie się, takie nieoceniające, tylko właśnie takie refleksyjne. Co to według Was daje, co to według Was zabiera? Najpierw Adrian, potem Ania. Włącznie. Mały problem, tak, już się włączyłem. Zastanawiam się, dlaczego pierwszy ja, ale to chyba dlatego, że jak ja to usłyszałem, kiedy tam jeszcze rozmawialiśmy wcześniej przed webinarium, to zareagowałem tak trochę kręcąc nosem, bo ja na przykład bardzo unikam dawania ocen czy tam punktów za wychowanie, znaczy tych, no, za zachowanie, przepraszam, w takich sytuacjach, kiedy robimy coś w szkole, co powinno jakby kształtować jakąś taką postawę w moim przeświadczeniu bezinteresowności albo chęci właśnie współpracy, albo chęci zrobienia czegoś dobrego, czy to dla społeczności szkoły, czy dla innych osób. I przyznam się nawet, jest jeden ze sklepów, robi teraz tą akcję, tam, że się zbiera punkty, takie taloniki. I na przykład ja byłem chyba jedynym nauczycielem i w ogóle jedynym wychowawcą, który za przyniesione te takie taloniki nie dawał ocen za zachowanie. Inni dawali wzorowe albo punkty, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. A ja bardzo tego unikałem i moi uczniowie mnie zapytali o to, dlaczego. I musiałem odpowiedzieć. Odpowiedziałem, że no, w moim przekonaniu nie wy wydajecie pieniądze na zakupy, tylko wasi rodzice. Więc no, czy to powinno być potem nagrodą dla was? No ja tu mam wątpliwość. Jeśli mnie przekonacie, to oczywiście wstawię te oceny. I bardzo mi się podobała reakcja jednej uczennicy, która popatrzyła na mnie, uśmiechnęła się i mówi tak: no w sumie ma pan rację. My pana nie przekonamy, bo nie mamy argumentów. Odwróciła się i poszła. Także to było niesamowite, bo spodziewałem się właśnie raczej takiej dyskusji. Ale dla mnie jest bardzo ważne to, żeby na przykład dzieci chciały coś zrobić bezinteresownie. Że to jest ważne, dlatego że jakoś, to wiecie, to znowu moja obserwacja, taka bardzo subiektywna, pokazuje, że już bardzo dużo jest w szkole interesowności. I w moim przekonaniu, no, nie możemy jakby jeszcze bardziej tej interesowności podkręcać, nakręcać i jednak powinniśmy zachęcać też do takich działań naszych uczniów, żeby chcieli coś zrobić, czy to z dobroci serca, czy z chęci zaangażowania, czy z chęci poznania swoich możliwości, rozwijania swoich kompetencji. Jakby u mnie to idzie w tą stronę. Ale bo Ania przytoczyła bardzo ciekawy przykład, który nawiązuje do tego, o czym się mówili. Celowość, to też jest pewna celowość, tak? Ta walka o punkty, zbieranie punktów, czy jeszcze bardziej konkretnie na przykład o to, żeby to było wpisane na świadectwo potem. No, ja na to patrzę troszeczkę może z innej perspektywy, jako doradca zawodowy i faktycznie już za udział w wolontariacie szkolnym można dostać punkty na świadectwo i no, jest to takie bardzo cenne 3 punkty, wiecie, w momencie, kiedy walczy się o dostanie do szkoły ponadpodstawowej. I przyznaję szczerze, że ja się w sumie bardzo cieszę, że istnieje taka kategoria ocen zachowania jak zaangażowanie społeczne, ponieważ ja wtedy mam okazję stawiać właśnie z opisem taką, no jakby adnotację. To nie jest chyba tak, że uczniowie to robią, myśląc, że to dostaną, tak? Mam takie wrażenie, że nie robią tego jakby, tak wiecie, celowo, chociaż są wyjątki. Miałam w zeszłym roku ucznia, który po prostu zaskoczył mnie swoją celowością totalnie. Nie robił nic, co wykraczało poza jego, wiecie, jakby taki skonstruowany plan na 8. klasę. To była specjalna
specyficzna sytuacja. Chłopiec, który nazwijmy uczniem trójkowym, czy wiecie, w granicach dostatecznych w klasie siódmej, tak się zaparł w klasie ósmej, że wywindował sobie, wiecie, średnią oceny do tego stopnia, że dostał świadectwo z paskiem, dostał się do wymarzonej szkoły, a w tym roku przyszedł w tygodniu supermocy i wręcz z kartką, na której zrobił sobie notatki, mówił o tym, jak warto planować i realizować swój plan po to, żeby uzyskać, wiecie, taki cel, jaki się sobie założyło. Dla mnie ta jego historia, wiecie, on trochę tracił na relacjach z rówieśnikami, ale wiecie, na przykład jak robiliśmy akcję swap, taką wymiany książek i rzeczy różnych niepotrzebnych, która działa się na korytarzu szkolnym, to właśnie z myślą o tym, że on dostanie to zachowanie wzorowe, był tam co przerwę przez tydzień, tak? Miał po prostu, wiecie, swój zaplanowany cel i teraz tak, ta akcja również dzięki temu, że wiecie, że był ktoś, kto trochę można powiedzieć dopingował innych, bo inni na niego patrzyli, no może miała większy oddźwięk, tak? Bo wiedzieli, że ktoś tam będzie, ktoś tam przyjdzie. I teraz to była jednostka w stosunku do liczności całej, wiecie, klasy i on to robił jakby specjalnie po punkty, natomiast część osób w ogóle nie myślała o tych punktach, a akcja dzięki temu funkcjonowała i miała się dobrze, więc znowu można ważyć, wiecie, jakby wartość tego, co się w rezultacie wydarzyło i czy to, że ja wpisałam jemu, wiecie, zachowanie wzorowe za udział w tej akcji, no było czymś, wiecie, jakby takim, co miało jakoś przekreślić. Przypuszczam, że akurat on nie wziąłby udziału w tej akcji, gdyby nie ta ocena, ale tak jak mówię, wszystko inne, co się wydarzyło przy okazji i jakby to, że trochę to ciągnął, było, wiecie, znaczy ciągnął, jeśli chodzi o to, że wiecie, że miałam pewność, że on będzie na tej przerwie, tak, że inni mają do kogo przyjść. Także nie skreślałabym tutaj tego, że jeżeli ktoś uważa, że dla niego jest jakby, no wiecie, ten rodzaj nagrody jest czymś wymiernym, to okej, myślę, że jednak dużo bardziej wymierna jest satysfakcja, którą później mają i może nawet ona się dopiero zrodzi, tak jak w przypadku tego chłopca, po jakimś czasie, bo on ma satysfakcję, że wiecie, że dopiął swego w tej ósmej klasie, tak? On teraz ma satysfakcję, bo zrealizował większy cel dzięki realizacji tych małych celów. Także to wcale nie jest takie złe. Dzięki. Ja się z Tobą zgadzam w pełni, Aniu, nawet tak pozwolę sobie bez zgody Emilki zabrać głos. Ja się z Tobą zgadzam, bo tak oczywiście, czy są uczniowie, dla których to będzie właśnie motywacją do podjęcia działania w ogóle i jakby tego nie neguję. Natomiast nie za wszystko. Jakby to jest, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, nie? Ale że są jednak takie przestrzenie i są takie działania, gdzie uważam, że one są właśnie genialne do tego, żeby nauczyć bezinteresowności, i warto też z nich korzystać, próbować przynajmniej. Również zgadzam się z Tobą. Bardzo Wam dziękuję za tę wymianę opinii. Cały czas jestem ciekawa, jak Państwo to odbierają i jak to jest dla Was. Nawet nie chcę tutaj robić jakiegoś rankingu, kto bardziej za jedną opcją, kto za drugą, ze względu na to, że tak naprawdę obie sytuacje czy oba stanowiska, które nam przedstawiliście, one są skomplikowane, pokazują nam, że to nie jest takie czarno-białe. I trochę dla mnie budzą pytanie, po co my w ogóle, to jest pytanie, uwaga, na razie retoryczne, po co my w ogóle chcemy tych uczniów zaangażować? Czemu to ma służyć? Czy to ma być tylko, no bo tak się zawsze w szkole robiło? Podejrzewam, że nie. Że chodzi o coś głębszego. Ale płynnie przejdę do tego, co się już pojawiło w wypowiedzi Adriana, a mianowicie, że ta akcja, którą żeście robili, integracyjna, ona zakładała włączenie także uczniów pochodzenia niepolskiego, powiedzmy, tak? W tym wypadku to byli przede wszystkim uczniowie z Ukrainy. I jestem ciekawa, czy w jaki sposób właśnie
Wasi uczniowie podjęli aktywność bądź jej nie podjęli w momencie, kiedy do klasy zaczęli dołączać uczniowie ukraińscy. Bo to nie jest takie oczywiste, że uczniowie sami wezmą za to odpowiedzialność. Niemniej jednak wiem, że akurat w obu waszych klasach coś się zadziało. To było różne, różne coś i miało też różne podłoże. Dlatego o to pytamy, że to narzędzie, które za momencik Państwu pokażę, jest właśnie, znaczy było zbudowane po to, żeby pomóc uczniom cudzoziemskim dołączać do klas w szkołach brytyjskich. Ale myśmy sobie wymyślili, że pokażemy je Państwu szerzej. Więc jak to u Was było? Adrian, znowu. Ja miałem taką dobrą sytuację, trochę lepszą niż moi koledzy i koleżanki z pracy, dlatego że ja się dowiedziałem o tym, że będę miał nowych uczniów z Ukrainy na kilka dni wcześniej, że są przypisani do mojej klasy, ale pojawią się od poniedziałku, bo tak się zaczęli umawiać, żeby od godziny wychowawczej, od tego dnia, kiedy jest godzina wychowawcza, żeby mogli wchodzić do szkoły, do klasy i tak dalej, poznawać siebie. To był świetny pomysł dyrekcji i naprawdę jestem im za to bardzo wdzięczny, bo to mi dało czas. Ja wpadłem bardzo szybko na taki pomysł, że muszę dzieciaki, bo to była wtedy piąta klasa, muszę te dzieciaki trochę na to przygotować. I to się udało, dlatego że przygotowałem im takie karteczki, takie powiedzmy mini słowniczki, gdzie były różne takie podstawowe zwroty, jak cześć, jak się masz, po ukraińsku napisane, oczywiście też tak fonetycznie, żeby dzieciakom było łatwiej. I przygotowałem ich na to. Mówiłem, słuchajcie, będziemy mieli nowych uczniów, to są uczniowie z Ukrainy, tutaj macie takie, jak możecie się z nimi przywitać, jak możecie zapytać, czy u nich wszystko w porządku, albo jak się czują. Jak coś, to możecie też sobie zainstalować taką aplikację, ona będzie wam tłumaczyła z różne zdania, będzie wam łatwiej rozmawiać wtedy z tymi nowymi osobami. I moje dzieci bardzo ciekawie zareagowały, bo kiedy w poniedziałek przyszedłem do pracy, ja akurat przychodziłem na drugą lekcję i to była godzina wychowawcza, oni mieli angielski, to się okazało, że dziewczynka Tetiana pojawiła się już właśnie na tej pierwszej lekcji, na godzinę ósmą, więc jak była godzina wychowawcza, to okazało się, że dzieciaki wszystko już o niej wiedzą. Skąd jest, ile ma lat, jaki kolor lubi, jakie bajki ogląda, wszystko wiedzieli, nawet o jej zainteresowaniach, bo sami, mając narzędzia, zaczęli z nich korzystać. Mówili, panie Adrianie, bo pan powiedział o tej aplikacji, my ją mamy i my pisaliśmy po prostu i ona nam odpisywała. I to nam tłumaczyło, więc mogliśmy się porozumieć, bo Tetiana faktycznie nie znała języka polskiego. Podobna sytuacja była z Sofią, ona też jakby w tym samym czasie dołączyła i znowu, to była tylko kwestia przypomnienia, będzie nowa uczennica, zajmijcie się, tak, nie wiem, okażcie takie zainteresowanie, spróbujcie, pokażcie jej szkołę i dzieci bardzo szybko to chwyciły. Trochę inaczej w tym roku, bo 4 września formalnie dołączyły dwie nowe uczennice, również pochodzenia ukraińskiego, Jasia i Daria. I tutaj zareagowałem nieco inaczej, dlatego że jakby przedstawiłem im koleżanki, które już w tej klasie były, czyli właśnie Tetianę i Sofię. I mówię, słuchajcie, Tetiana i Sofia też są z Ukrainy, one już są w naszej szkole jakiś czas, znają tę szkołę, znają uczniów, znają nauczycieli, myślę, że chętnie wam pomogą. I tak naprawdę no, dziewczyny zajęły się tym, tą sprawą, bo faktycznie poszły z tymi dziewczynkami nowymi, pokazały szkołę, gdzie jest szatnia i tak dalej. I tutaj klasa też oczywiście witała się z nimi, ale mam wrażenie, że to wytworzyło taką trochę grupę, no właśnie, wsparcia ukraińsko-ukraińskiego w pewnym momencie. Więc taka jest różnica między tym, co było na początku wojny, a tym, jak to na przykład wyglądało teraz. Dzięki. Wiesz, ja nie pierwszy raz słyszę tę historię. Jeżeli Państwo też nie pierwszy raz, bo Adrian się dzielił już swoimi przemyśleniami na innym naszym i swoimi doświadczeniami przede wszystkim na innym naszym webinarium, to nie szkodzi, ponieważ ja cały czas jestem w podziwie i w takiej
że żeby to się w ogóle zadziało, to najpierw ta klasa musiała mieć poczucie, że to jest w ogóle istotne, żeby być razem. I musiała mieć dobrze nawiązane relacje, żeby oni w ogóle mieli takie poczucie, że warto się zająć tymi dzieciakami. I oczywiście relacja z tobą jest tutaj na pewno nie bez znaczenia, no bo pan Adrian prosił, to panie Adrianie, spoko, dał pan narzędzia, to my je wykorzystujemy, prawda? Aniu, u ciebie było inaczej, chociaż tam w ogóle była bardziej skomplikowana sytuacja. W ogóle była bardziej skomplikowana sytuacja. Znaczy, w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, w zasadzie nie funkcjonowały takie systemy wsparcia. Możemy powiedzieć, że jedynym, co się działo, ja nie byłam wtedy wychowawczynią. To było rzeczywiście rozwieszanie, wiecie, tych podstawowych haseł, które są pomocne, nazywanie klas, wiecie, literami ukraińskimi, znaczy nazwami ukraińskimi. To się działo w szkole, także tutaj niezależnie od tego, bo wiecie, pracuję w różnych, w jednych było bardziej zaangażowane, w innych troszeczkę mniej, ale mam świeże doświadczenia z klasy, którą miałam w zeszłym roku, gdzie dziewczynki z Ukrainy bardzo długo, słuchajcie, po prostu trzymały się razem i zupełnie się nie integrowały z klasą. Można powiedzieć, że integracja zadziała się dopiero, znaczy ja dostałam tą klasę w 8 klasie, tak? I to jest ta klasa, o której przed chwilką też opowiadałam o tej dyskusji metodą World Cafe. I w zasadzie można powiedzieć, że integracja zadziała się na ostatniej wycieczce, na ostatnim wyjeździe, z czego byłam bardzo zadowolona, ale wcześniej istniał taki, wiecie, taki podział. W tej chwili przejęłam klasę koleżanki, która jest na urlopie, i to jest klasa 6, więc ja tak troszeczkę gaszę pożary, w sensie takim, że pojawiam się tam, gdzie chwilowo nie ma wychowawcy. I w mojej klasie, jak tylko rozpoczęłam z niej pracę, było dwoje uczniów ukraińskich, ale są to dzieci, które trafiły do Polski wcześniej, więc dobrze komunikują się w języku polskim i jakby tutaj ten proces takiej integracji przebiegał już wcześniej. Natomiast w ostatnich dniach, można powiedzieć, że chyba 2 tygodnie temu, trafił do nas Władysław i Władysław jest już w którejś z kolei w szkole, więc z kolei jako dziecko, które wiecie, przebyło różne placówki. No, można by powiedzieć, że z jednej strony pewnie już jest troszeczkę uodporniony, ale nasza szkoła nie jest wygodnym budynkiem. Wiecie, dużo różnych zakamarków i tak dalej. I bardzo mnie ucieszyło. On też dotarł do nas, wiecie, na godzinę wychowawczą. Ja przeprowadziłam tam taką szybką integrację metodą speed dating, czyli Władek miał okazję rozmawiać w zasadzie prawie z wszystkimi uczniami. I można powiedzieć, że oni wszyscy w ogóle po tej lekcji byli tacy szczęśliwi, że czegoś nowego dowiedzieli się wszyscy o sobie. I przyjemne, słuchajcie, było to, jak stojąc na dyżurze, widziałam, jak Władek siedział pod jakąś klasą, akurat klasa dzielona na grupy przed językiem angielskim, i nagle widzę, że działa wsparcie, ponieważ koleżanka po prostu podeszła, zabrała go ze sobą do, wiecie, właściwej sali. I chyba w tym samym dniu albo następnego dnia miał okazję spotkać się z nim w sekretariacie, i nagle się okazało, jak, słuchajcie, ogłasza, że to jest w ogóle najlepsza szkoła, w jakiej był. Także, słuchajcie, atmosfera, która się jakby wytworzyła, można powiedzieć, czy dała bardzo fajny efekt. I tak jak, jeżeli, tak jak mówię, dziecko ma doświadczenie, że bywało już w innych szkołach, no to ma też na pewno jakieś porównanie. Więc trochę się to działo może samo, a może jakoś tak właśnie po prostu zadziałała jakaś taka już, wiecie, więź. Nie wiem, jak to dokładnie wytłumaczyć. Dzięki. No właśnie, dziękuję, bo także za to wspomnienie o więzi, bo właściwie rozmawiamy o tym, jak wykorzystać w ogóle myślenie o więziach w szkole, więziach w klasie, w jaki sposób, co tworzy w ogóle klasę i jak można o tym rozmawiać także z uczniami, czy w ogóle podejmować taką refleksję. Tutaj wreszcie odwołuję się do tego określenia, które pojawia się w tytule naszego webinarium, a mianowicie Buddy System czy Buddy Program, które zostało przetłumaczone na mentoring koleżeński, co z punktu widzenia
z punktu widzenia języka polskiego, dorosłego języka polskiego, na pewno jest czytelniejsze, ale na pewno naszym uczniom byśmy musieli wytłumaczyć, co to właściwie jest mentoring i kim jest mentor, zwłaszcza w takim ujęciu, bo buddy, jak Państwo pewnie wiedzą, to jest po prostu kumpel, tak? Jak wykorzystać taki system kumpelski? I to, co wymyślono w Wielkiej Brytanii i co promuje nasz partner IRC, to jest taka praktyka, prosta praktyka, i to jest fajne, która składa się z bardzo konkretnego formularza zgłoszeniowego do aktywności, czyli do bycia takim buddym, do bycia takim małym mentorem, który wprowadza dziecko, nowe dziecko do klasy. Tutaj domyślnie dziecko cudzoziemskie, ale jeżeli się nad tym zastanowimy, to w ogóle nie musi być dziecko cudzoziemskie, przepraszam, to może być dziecko, które po prostu dołącza do klasy w różnych momentach jej życia, w różnych momentach też roku szkolnego. Ale to nie jest tylko tak, że dziecko wypełnia aplikację. To jest to, że ono się zgadza, że zostanie przeszkolone, i te szkolenia trwają 3 razy po 15 minut. To są takie mikroszkolenia, które pozwalają mu zrozumieć, do czego ono się właściwie zobowiązuje. I dopiero potem podpisuje zobowiązanie. Dostaje też taki podręcznik, książeczkę, w którym jest powiedziane, przypomniane to, co właściwie było na szkoleniu. I ja tak króciutko Państwu za momencik pokażę, tylko będę musiała sobie kartę przełączyć, jak to wygląda, po to, żebyście też mogli sprawdzić, jak się z tym macie i z czym Wam się to kojarzy. Będą też moi tutaj goście komentowali te narzędzia. Powiedziałam formularz zgłoszeniowy. W formularzu zgłoszeniowym, owszem, podajemy imię i nazwisko, ale proszę zwrócić uwagę na to, jakie tu padają pytania. Dlaczego ty w ogóle chcesz być mentorem, mentorką? Co tobie pomogło w pierwszych dniach poczuć się dobrze? Dlaczego byś był, byś była dobrym mentorem, dobrą mentorką? Możesz użyć słów z ramki, ale nie musisz. Jakie masz zainteresowania? Jakie masz umiejętności, które by ci pomogły nawiązać kontakt z nowymi uczniami i uczennicami? No i na końcu właśnie jest informacja o tym, że będzie szkolenie w 3 częściach. Ale proszę zwrócić uwagę na to, co my tak naprawdę tutaj mamy. Mamy tutaj bardzo dużo pytań refleksyjnych, i które służą nie tylko temu, żeby ostatecznie podpisać papierek, które mogą być bardzo rozwijające wychowawczo. Pytanie moje o komentarz do takiego narzędzia, jak formularz zgłaszający się do tego typu aktywności, do zostania takim kumplem nowego kolegi, poproszę Anię. Co ci się podoba, co ci się nie podoba w tym formularzu? Wiecie, ja w ogóle bardzo lubię taką pracę na wglądzie w to, co jest we mnie, jak się czuję w danym momencie, bo to daje takie środowisko do tego, ok, jak ja już wiem, co jest u mnie, to ja wiem, co mogę z tym zrobić. I no, ja bardzo często z tym pracuję. I tutaj mam takie wrażenie, że warto przy tym formularzu może poświęcić troszkę czasu, że nie zostawić tego młodego człowieka tylko z nim, ale tak właśnie spróbować pogłębić to określenie, kim jest mentor, mentorka, tak jak Emilio proponowałaś, bo bez tego to może się nie do końca udać. To słowo będzie jeszcze troszeczkę zamknięte, ale można by sugerować też, czy jakby zaproponować taki wgląd w to, jakie umiejętności, czy też jakie cechy, bo tutaj ma, dlaczego chciałbym być dobrą mentorką, dobrym mentorem, to tak naprawdę przez formę takich korzyści, czyli co ja, będąc mentorem, mentorką, będę wzmacniać w sobie, albo co już mam jako zasób i mogę z tego skorzystać. Dlaczego w ogóle jest tak, że wiecie, że ja chcę stanąć na drodze innej osoby i nie wiem, i pokazać, że
jestem komunikatywny, że chciałbym z nim rozmawiać, czyli ta przyjazność, wiecie, będzie się wyrażała w tym, że ja potrafię słuchać, a może będę pomocny w tym, żeby, wiecie, rozwiązywać jakieś kłopoty takiej osoby, bo ona może nie będzie jeszcze do końca, wiecie, wiedziała, jak się odnaleźć w przestrzeni szkolnej, a może nie do końca będzie rozumiała język. Tutaj jest, słuchajcie, umiejętność, czy jakby to, co mi się podoba, taki wgląd. Czy jestem na tyle odpowiedzialny, że potrafię, wiecie, poświęcić, nie wiem, kawałek swojej przerwy, żeby poświęcić czas dla kogoś innego, tak? Zagospodarować tak czas i przestrzeń swoją w szkole, żeby no, właśnie być dostępnym w jakichś okolicznościach, w jakichś ramach, tak? Na które tutaj, jak się przekonamy, bo wiecie, ja tak troszkę o tym opowiadam, bo myślę, że już wiem więcej o tym, co się będzie za chwilkę działo, co Emilia dopiero do większości z Państwa dopiero pokaże. Ale dla mnie, wiecie, ten prosty formularz jest już takim w ogóle fajnym narzędziem, takim trochę podsumowaniem gotowości, tak? Czy jakby jestem gotowy, żeby się podjąć pewnych cech? Nie wiem, czy mogę tu już przez kontekst tych takich kompetencji, Emilio, czy tobie też zależy, żebym już się tutaj zagłębiła, czy bardziej tylko komentarz do samego, bo chciałabym, żebyś mi doprecyzowała. Bo ja się mogę, chętnie się rozwinę dalej. A może ci się rozwinąć jeszcze troszkę, bo w moim pojęciu to jest bardzo o kompetencjach. I teraz jak na ciebie patrzę, tak, pamiętając o tym, że jesteś doradczynią zawodową, to myślę sobie, przecież to jest super też punkt wyjścia do tego, żeby mapować właśnie swoje kompetencje. Także na wiecie, przykład. Ja już mam po dzisiejszym dniu jakieś tam pomysły, jak ja to będę wykorzystywać u siebie w pracy. Także słuchajcie, umiejętność chociażby dostosowania się do pewnych zasad, tak? To jest też dla dziecka coś nowego. Jeżeli ono przyjmuje pewne ramy, to jest jakby umiejętność pracy chociażby w małym już zespole, tak? Bo być może trzeba będzie jeszcze kogoś poprosić o pomoc. Umiejętność takiego zaprezentowania jakiegoś stanowiska, czy w ogóle, wiecie, wygłoszenia czegoś do nowej osoby. To wcale nie jest prosta sprawa dla wszystkich, tak? Czyli taka, wiecie, mini prezentacja, być może zaprezentowanie nowej osoby na forum przed całą klasą, przed nowym nauczycielem, przed jakąś nową grupą, w jakichś nowych okolicznościach, bo być może będzie też celem nie tylko, jakby, wiecie, wskazanie miejsc typu biblioteka, sala i tak dalej, ale też takie, wiecie, wprowadzenie tej osoby. Więc pojawia się, no tak jak mówię, dla mnie ten dar takiego przemawiania, to jest umiejętność, której dzieciaki, wiecie, nawet po prostu to jest zupełnie coś innego, oni się zwykle boją chociażby podejścia do tablicy, tak? A może się okazać, że nagle ten, wiecie, jakiś taki lęk, który jest, wiecie, takim lękiem tablicowym, zostanie złagodzony tym, że okaże się, że prostszym jest po prostu zaprezentowanie koleżanki, że w zasadzie to ja bym nie chciała mówić o sobie, nawet wiecie, jak robimy różne prezentacje, to czasami osoby nie chcą o sobie opowiadać, ale łatwiej im jest przedstawić kogoś innego, tak? Więc tutaj oswajanie się w takich różnych rolach daje po prostu taki szeroki wachlarz do kompetencji takich miękkich, społecznych, że w zasadzie można powiedzieć, że no, wszystko to się da przekuć na takie kompetencje, które będą użyteczne nie tylko w szkole, ale i kiedyś w przyszłym życiu zawodowym. Umiejętność chociażby takiego, wiecie, zyskania sympatii, bo przecież ta osoba nowa, która przyjdzie, no nie musi lubić wszystkich od razu, czyli wiecie, taka osoba, która jest wystawiona, taki frontman w tym momencie, no ma takie duże, wiecie, pole do popisu, żeby zrobić dobre wrażenie, tak? Czyli takie przyjąć kogoś, tak? I to jest teraz tak, no okej, ja nie muszę się starać bardzo, żeby mnie wszyscy lubili, ale skoro się podjąłem pewnej roli, no to bardziej mi zależy na tym jednak, tak? Nie jestem tą osobą obojętną na korytarzu, która po prostu ominie kogoś nowego, bo nie staną sobie na drodze w jakiejś takiej, wiecie, konfrontacji. No umiejętność słuchania, umiejętność takiego, wiecie, dopytywania może o co chodzi, bo jeżeli komunikatywność, jeśli to będzie osoba
z zagranicy nie będzie wystarczająca, to być może, wiecie, trzeba będzie mowę ciała uruchomić, tak? I nagle korzystać z takich umiejętności. No, wiecie, ja jeszcze mogę wyliczać. Tak, 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 widzę. Dzięki. Więc ja się zatrzymam, dlatego że w moim pojęciu wiele kompetencji, jakby refleksja nad kompetencjami uruchamia już sam formularz. Natomiast ty już zaczęłaś opowiadać, co jeszcze w samym programie. Widać, że ci się to podoba i że cię to kręci. Dzięki wielkie. Jeżeli byś chciał coś Adrianie dopowiedzieć, to jest na to teraz moment, ale zaraz będzie też pytanie dla ciebie. Wiesz, tak naprawdę to, co powiedziała Ania, się w pełni z tym zgadzam i w ogóle jestem urzeczony tym, jak wygląda w ogóle. Już tak powiem, bardzo jak facet, nie wiem, czy to tak powinienem powiedzieć w sumie, ale wiecie, o co mi chodzi. Tak łopatologicznie i prosto. Strasznie mi się podoba grafika w ogóle tej karty zgłoszeniowej. Ona jest tak sympatyczna, ona jest tak przyciągająca uwagę. Ja na przykład przyznaję, że jak widziałem to wcześniej, nie zwróciłem jakby tak od razu uwagę na to, ale jak później zastanawiałem się, co mi się tak naprawdę spodobało w tym formularzu, to odpowiedź przyszła taka, no grafika. To w ogóle była pierwsza rzecz, która, dzięki której miałem takie, wow, jakie to jest ładne, jakie to jest w ogóle czytelne, jakie to jest w ogóle super zrobione i bardzo pozytywne. I tak naprawdę jakby na to najbardziej zwróciłem uwagę. To był ten pierwszy odruch, w ogóle nieświadomy, ale uświadomiony po chwili, nie? Mnie się na przykład podoba to, że to jest na jednej stronie. Tak, właśnie o to chodzi. Nierozbudowana Tak, biurokracja. żeby nie rozbudowywać na przykład tego typu rzeczy, więc bardziej mówię tego typu rzeczy specjalnie, bo właśnie tutaj Patrycja zachęca Państwa na czacie do wyrażania opinii. Ja widzę, że Państwo słuchają, wbrew pozorom, to widać, to się czuje, ale jestem bardzo ciekawa, co Państwo na ten temat sądzą. Bo mamy nie tylko formularz, tylko tak jak powiedziałam, potem dzieciaki przychodzą na szkolenia. I te szkolenia, ja nie będę tutaj bardzo szczegółowo Państwu pokazywała tej prezentacji IRC, natomiast chętnie ją Państwu wyślę, mamy na to zgodę też, żeby to udostępniać, także po to, żeby Państwo się zastanowili właśnie, co jeszcze z tym można zrobić. To jest szkolenie dla uczennic i uczniów. Proszę bardzo, na samym początku my po prostu dziękujemy i gratulujemy za to, że oni w ogóle przyszli i że gratulujemy im podjęcia takiej decyzji. No i mamy tutaj właśnie refleksję. Zwróćmy uwagę, że tu się pewne rzeczy powtarzają, ale przecież pracujemy z dziećmi na co dzień i wiemy, że po to, żeby naprawdę pogłębić refleksję, po to, żeby naprawdę coś zapamiętali, trzeba porozmawiać kilka razy o czymś. Tutaj myślimy o tym właśnie, kto był dla nas wsparciem, dlaczego ta osoba okazała się pomocna. Są także ulubione grafiki Adriana. I znowu cechy. Dlaczego ty konkretnie będziesz dobrym mentorem, dobrą mentorką? No tutaj rozmawialiśmy o tym, że to jest wyjątkowo trudne pytanie. Łatwe jest pytanie, trzy synonimy do słowa buddy, kiedy jesteśmy po stronie języka angielskiego oczywiście, a trzy synonimy do słowa mentor, mentorka może nie są takie proste, ale to są materiały tak na dobrą sprawę bardzo takie robocze po polsku. Po polsku one są robocze. I mamy kolejny moduł, żeby w ogóle spróbować się wcielić, tak? Czuć w tę osobę, która jest nowa w szkole albo w grupie. Co tam w ogóle się dzieje w głowie? Co taki człowiek czuje? Jak ty byś się czuł na jej miejscu? Tu jest także o emocjach. Dlaczego właściwie są smutne? I jest takie zadanie domowe. Tutaj taki jest pomysł, co należy robić, czego nie należy robić. I nawet bez takich trudnych właśnie sformułowań robimy, należy, nie należy. Róbmy, nie róbmy. No i tak jak przedtem mieliśmy taką indywidualną refleksję, tak tutaj mamy sporo na tych szkoleniach dyskusji. Dyskusja, jak mogę być dobrą mentorką albo mentorem. Jak to się przejawia w zachowaniach. A także konkretne ćwiczenie i konkretne podpowiedzi.
Ania tutaj mówiła, że to wcale nie jest takie łatwe dla wielu dzieci, żeby po prostu zagadać do obcej osoby, no bo o czym ja będę z nią gadać, prawda? Czy z nim? A jeszcze w dodatku, jeżeli jest bariera językowa. Ale tutaj mamy podpowiedzi, a może tak, a może tak, takie gotowce. No i proszę bardzo, wcielamy się w rolę ekspertów. Jakie wy macie rady dla mentorek i mentorów? Jest także takie zestawienie zadań. Co trzeba zrobić? Prawie że checklista. I nadchodzi ten moment, kiedy dzieci po takim szkoleniu podejmują ostateczną decyzję. Tak, rozumiem. Podejmuje się tego. Ale mogą się też oczywiście wycofać. Adrianie, twoje przemyślenia, kiedy to zobaczyłeś, pomijając oczywiście grafikę, chociaż możesz o tym powiedzieć, jeśli potrzebujesz. Grafika jest cudowna. Będę to powtarzał w nieskończoność. Na przykład to, co teraz pokazujemy, jest po prostu no, genialne. Po prostu od razu włączanie w tą grupę, że każdy pasuje, każdy może znaleźć swoje miejsce. No, one są tak wymowne. Przepraszam, że tak się nimi jaram, ale one robią taką robotę dla mnie, że no, niesamowitą. Jeżeli miałbym powiedzieć o tym szkoleniu, to jakie rodzą się we mnie przemyślenia, to pierwsza rzecz, na którą od razu zwróciłem uwagę, to jest kwestia wdzięczności. Niesamowite jest to, że zaczynamy od dziękuję i kończymy na dziękuję. Zauważyłem, na przykład mówię teraz o mojej szkole, zauważyłem, że tej wdzięczności wyrażanej wobec uczniów jest tak mało, więc naprawdę warto czasami trochę więcej tej wdzięczności im dać, a tutaj zaczynamy od tego, że im dziękujemy, w ogóle to im gratulujemy odwagi, a potem jeszcze idziemy dalej i znowu na sam koniec mówimy im dzięki, że byłeś, dzięki, że się zdecydowałeś. Dla nas to jest coś ważnego. To są niesamowicie ważne komunikaty dla dzieciaków. Taką mam jeszcze refleksję jedną, bo tak często podkreślamy to, że to słowo buddy jest takie fajne, a to mentor, mentorka to jeszcze tak nie do końca. I na przykład teraz mi tak przyszło do głowy kumpel, kumpelka. Dlaczego byłbyś dobrym kumplem, dobrą kumpelką? Albo dlaczego jesteś? No można szukać tych zamienników, próbować przynajmniej, ale jakoś mi ten kumpel, kumpelka tak zagrały w głowie przed chwilą. Ale wracając do prezentacji, już tak właściwie. Bardzo mi się podoba to, że zapraszamy dzieci do tego, żeby dokonały pewnej refleksji. Z jednej strony jest to refleksja, która mówi o ich własnym doświadczeniu, czyli muszą sobie przypomnieć, kogo lubią, dlaczego kogoś lubią, co sprawiło, że kogoś polubiły, że czuły się przy kimś dobrze. Ta refleksja jest niesamowita. Potem mamy kolejną refleksję, już nawet bym powiedział bardziej autorefleksję, czyli właśnie to spojrzenie w samych siebie. Co powoduje, że jesteś dobrym kumplem? Co może spowodować, prawda? Cała kwestia empatii, czyli to, co chyba jest w drugim szkoleniu. Nie, to jest to, co teraz właśnie pokazujesz, tak. No, rzecz naprawdę wyjątkowa, dlatego że to nam jakby pozwala spojrzeć empatycznie na sytuację osoby, której jeszcze nawet mogą nie znać, ale już rodzi się empatia, już rodzi się pewne zrozumienie, rodzi się jakieś pole do nawiązania dialogu albo do bycia wyrozumiałym bardziej, no bo sytuacje przecież relacyjne są bardzo różne. Również mocno przemawia do mnie kwestia samych kompetencji. O tym już Ania dużo mówiła, nie będę się tak bardzo powtarzał, ale te kompetencje, próba nazwania ich, próba powiedzenia o nich, to jest rzecz, której bardzo brakuje. Takie moje doświadczenie z ostatniej godziny wychowawczej, którą miałem w poniedziałek, robiliśmy z dziećmi takie zadanie, że dzieciaki miały napisać swoje mocne cechy albo jakieś rzeczy, które robią dobrze. I no, to było bardzo takie dla mnie trudne, bo dużo dzieci nie wiedziało, co ma napisać. Nie chciało nawet podjąć tego zadania, ale potem był drugi krok i pisaliśmy sobie nawzajem i karteczki przyklejaliśmy innym na ławkach, więc wszyscy chodzili, każdy wiedział, gdzie kto siedzi, więc to można było zrobić nawet bardzo anonimowo. I dzieci wracając na miejsce, niektóre nawet gdzieś tam widziałem te uśmiechy na twarzach, wiecie, rumieńce się pojawiały, bo czytały
o swoich dobrych cechach, które inni w nich widzą. Ta refleksja, właśnie to w ogóle uświadomienie sobie swoich cech, swoich kompetencji jest bardzo ważne i tak myślę, że to też dobrze, że tutaj to wybrzmiewa. Podoba mi się również to poczucie sprawczości, które się pojawia, czyli jakie ty masz rady dla innych, czyli masz wpływ na to, jak być może inni będą pracować. To nie jest tak, że ty tylko przyjmujesz. Podpowiedz nam, co może jeszcze pomóc w byciu mentorem, mentorką, czy tym kumplem, kumpelką. Bo no właśnie, bo to daje to poczucie sprawczości. Nie jestem anonimowy, tak? Czyli ja mogę wpłynąć na to, co się dzieje z tym wszystkim, z tym całym kursem, z tym, jak ktoś będzie mentorował. Bardzo mi się to podoba. I poczucie bezpieczeństwa. Tak sobie to nawet zanotowałem, bo dzieci słyszą i widzą od razu, co będzie należało do ich zadań. Jest to jasno wyszczególnione i to daje im niesamowite poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli coś wykracza poza to, one już nie muszą w to wchodzić. Warto też, tak myślę, to podkreślić, że to są twoje zadania, ale jeżeli jest coś, co ciebie przerasta, z czym sobie możesz nie poradzić, no to pamiętaj, nie jesteś z tym sam, możesz zgłosić się do zaufanej osoby. Ten komunikat jest naprawdę bardzo ważny dla dzieciaków, w moim przekonaniu. Jedyna rzecz, o której powiem, Ania już też troszeczkę o tym wspomniała, brakuje mi takiej informacji dla tych osób, które by były w tym kursie, że no może być różnie i mogą być osoby, z którymi będzie ci łatwo nawiązać przyjazne relacje, ale mogą być też takie, z którymi może to być trudne. Może być tak, że ktoś no nie polubi ciebie i to też jest spoko. Jakby wiecie, o co mi chodzi. To też jest okej. Nie wszyscy musimy się lubić, ale ważne jest to, żeby okazać sobie szacunek i nie przejmuj się, jeżeli się zdarzy, że ktoś nie będzie chciał twojej pomocy. To jest też ważny taki komunikat, bo dzieci mogą za bardzo brać do siebie właśnie taką odmowę na przykład. No, także Emilio, nie wiem, czy odpowiedziałem na wszystkie twoje pytania, ale ufam, że tak. Jedno, więc myślę, że jak najbardziej. Dzięki za tak szczegółową analizę tego. Aniu, jeżeli masz ochotę coś dodać, bo coś się jeszcze teraz uruchomiło w tobie, to zachęcam jak najbardziej. Czy ja myślę, że pole do popisu jest również w tej tabelce rób to, nie rób tego. Czy róbmy to, nie róbmy tego. I to wszystko w zależności od jakby, wiecie, i poziomu dzieci, młodzieży, bo to zależy na co trafi, może po prostu pokazać w ogóle nam elementy, na które my nie zwracamy uwagi. Tak, czyli coś, co im daje poczucie bezpieczeństwa i takie no jakby dobre samopoczucie i wręcz właśnie z drugiej strony, że my możemy nie zwracać na coś uwagi, co jest dla nich bardzo jakoś tam dotkliwe, tak? Więc to jest też takie źródło wiedzy o tym, co sprawia, że będą się czuły lepiej, a co sprawia, że będą, że będzie im gorzej. I to nie tylko już w kontekście do tych nowych osób, ale wiecie, no to jest trochę zawsze każdy patrzy przez swój pryzmat, tak? Więc to jest taka jakby pusta strona, ale dająca nową odsłonę, tak? Dla nas nowe możliwości. Nie wiem, Aniu, czy się zgodzisz ze mną, ale na przykład to jest też ogrom informacji dla nas jako wychowawców, nauczycieli o dzieciach, o ich sposobie na przykład myślenia o takich rzeczach, jak właśnie pomoc rówieśnicza, czy nawet o tym, jakie oni mają wartości. To jest też no, dla nas no, ogromna przestrzeń do tego, żeby, znaczy wspaniała przestrzeń do tego, żeby poznać te dzieci jeszcze lepiej. Tak, dokładnie. No właśnie, wiesz, to po prostu w każdym momencie może otworzyć coś nowego, tak? I no i jestem w sumie bardzo ciekawa tego, co tam się będzie pojawiało. Bo to będzie pole do pracy dla nas też, tak? Taki. Tak, tak, tak. W ogóle zupełnie inne poznanie dzieci może być. To w ogóle, ja już jestem kupiony. Ja już bym mógł to robić. Ja sobie też tak pomyślałam, że przecież to co powiedziałaś, róbmy to, nie róbmy tego. To może być też punktem wyjścia do dyskusji w klasie potem na temat tego, co sobie w ogóle róbmy nawzajem w tej klasie i czego sobie nawzajem nie róbmy. Czyli też przyjrzenie się na przykład kontraktowi klasowemu, jeżeli on istnieje. No,
Myślę, że całkiem sporo rzeczy żeśmy wygenerowali. W dalszym ciągu jesteśmy ciekawi Państwa opinii. Państwo w takiej ciszy i skupieniu słuchają tutaj naszej dyskusji. To, na co ja zwróciłam uwagę i co chciałabym podkreślić, zanim zadam następne pytanie, i naprawdę to następne pytanie, ja bym bardzo chciała, żeby było tak, że do Państwa, którzy są z nami obecni tutaj na czacie, tak bym powiedziała, bez widoku, że to, co tutaj się pojawia, to jest zobowiązanie się do czegoś, pod tym się trzeba podpisać, ale nie wiadomo, nie to, że nie wiadomo pod czym, prawda? Jest najpierw wyjaśnione, tak jak powiedział Adrian, do czego ja się właściwie zobowiązuję. Jest tutaj w tej praktyce zmapowanie w ogóle kompetencji, które są potrzebne, też o tym, żeście powiedzieli, w tym zmapowanie mocnych stron. To niekoniecznie jest to samo, prawda? Bo też Ania o tym mówiła, że mogę zobaczyć, do czego dążę, co ja będę rozwijać właściwie i potem mogę to nazwać, że ja to mam, ale popatrzeć właśnie, to jest jednak budowane na moich już mocnych stronach. Są konkretne wskazówki, też o tym, żeście powiedzieli. To, czego nie widać w tym zestawie, to, że w tym systemie są też określone bardzo wyraźnie ramy czasowe i te ramy są krótkie. To są 2-3 tygodnie, kiedy rzeczywiście to dziecko wchodzi w to środowisko. Maksimum miesiąc, ale to już po negocjacjach z dzieckiem, tym, które jest tym buddy, tym kumplem, tym mentorem. I że pojawia się także informacja od razu, gdzie szukać pomocy. Powiedzieliście, że nie zatrzymujemy dziecka, znaczy nie zostawiamy dziecka samego. I kiedy sobie tak na to patrzyłam, tutaj tyle razy padało słowo kompetencje, to uświadomiłam sobie, jak wspaniale to ten zestaw narzędzi, prostych, jak też było podkreślane, buduje kompetencje emocjonalno-społeczne, zestaw narzędzi, przepraszam, ale samo działanie także w roli mentora, kumpla, mentorki, kumpelki, tak? Buduje samoświadomość, bo ja muszę się najpierw zastanowić, jakie ja właśnie mam te swoje mocne strony, tak? I czy ja mam tę gotowość, czy jej nie mam. Buduje samozarządzanie, to jest to, o czym powiedziała Ania. Muszę pamiętać o tym, że mam się zająć tą drugą osobą, wygospodarować na to czas, zarządzać także często swoimi emocjami. Buduje świadomość społeczną, czyli między innymi empatię już podczas tego szkolenia, a bardziej się rozwija jeszcze podczas pełnienia funkcji mentora. Odpowiedzialne podejmowanie decyzji. No wiadomo, tak? Po pierwsze, czy ja w ogóle się podejmę tej funkcji? Nie tak na hura, o tak, 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 proszę pani, ja chcę, tylko jednak po takiej głębszej analizie, ale także odpowiedzialne podejmowanie decyzji, że może już tam dalej nie wchodzę, a może właśnie poproszę o pomoc teraz nauczyciela czy nauczycielkę. No i umiejętność budowania relacji, która tutaj w tym grafie z programu Dobrołącza jest na samym dole, no to jest to dokładnie, o co chodzi, przecież cały ten program opiera się na relacjach. I chciałabym teraz zapytać Was, ale naprawdę chciałabym zapytać także wszystkie osoby obecne na tym webinarium w roli słuchaczy, jak Wam się wydaje, skoro mamy coś takiego, takie ramy, które polegają na zmapowaniu kompetencji, mocnych stron, które są oparte na jakimś zobowiązaniu, udzielają konkretnych wskazówek, wyznaczają ramy czasowe, pokazują, gdzie szukać pomocy. Jak tego typu właśnie praktykę moglibyśmy, czy ten model, moglibyśmy wykorzystać do tworzenia bezpiecznych ram w innych szkolnych aktywnościach? Czyli gdzie by to się jeszcze dało zastosować? I nie chodzi mi o to, gdzie by można było zastosować identyczny formularz, identyczne szkolenie, ale taki system, gdzie właśnie mamy aplikację, która pozwala zmapować mocne strony, aplikację w sensie taki wniosek, ja teraz, panie kochane, składam wniosek, gdzie mamy system króciutkich szkoleń, żeby uświadomić dzieciakom,
wejść, żeby głębiej weszły w te swoje obowiązki, a być może ich nawet czegoś nauczyć w ciągu tych 15 minut. Tutaj podczas naszej rozmowy, jeszcze przed webinarium, też żeśmy zwrócili uwagę, jakie to jest nobilitujące, że oto oni się teraz szkolą na tych kumpli czy mentorów. I wreszcie mamy właśnie jakąś być może książeczkę, podręcznik do śledzenia tego, jak mi idzie. Przy czym tak nie pokazuję tutaj tej książeczki, wyślę ją Państwu, po prostu dlatego, że w niej jest praktycznie to samo, co w szkoleniu. Prawie dokładnie to samo. Jak Państwo sądzą? Bardzo zachęcamy do wypowiedzi na czacie. Ale już teraz udzielę głosu, nie wiem komu, chyba teraz ani raz jeszcze. Dzięki, Emilio. No słuchajcie, ja to jak się już w czymś zakocham, to tak wiecie bardzo i od razu mi się otwierają różne perspektywy zastosowania, ponieważ ja często pracuję takimi, wiecie, zrywami projektowymi. Grupy etyczne, na których zwykle się dzieją akcje przygotowawcze do jakiejś terenowej gry szkolnej albo jakiegoś takiego, wiecie, wydarzenia, które ma później zaangażować całą społeczność szkolną, czasami nie są wystarczające, więc ja widzę w tym narzędzie do werbowania, znaczy to się działo, tylko wiecie, to działo się do tej pory na zasadzie, ok, kto nas może wesprzeć w naszym działaniu, czyli jak ktoś, jak będziemy robić jakieś zadanie w grze, w którym, no wiecie, muszą być przynajmniej dwie osoby, które będą prowadziły jakieś zadanie, a nie wystarcza wśród naszych osób, które są w grupie, no to zwykle to było takie, wiecie, szybkie werbowanie, z kim się nam dobrze pracuje. A myślę, że jeśli do tego dorobimy formularz odpowiedni, żeby troszeczkę jakby wesprzeć też taką osobę w rozumieniu tego, po co to robi, że jest to dla niej, że ona dzięki temu jakby, wiecie, zaangażowaniu też no, coś dla siebie zrobi, ale też, ponieważ ja, tak jak już wcześniej mówiłam, zwykle później analizuję, co się wydarzyło, to dodatkowo będzie miało jakby tą formę, taką przeszkolenie, znaczy ja mam wrażenie, że to będzie po prostu sformalizowane to, co się w sumie gdzieś dzieje w przestrzeni szkolnej, ale to formalizowanie w postaci tego formularza aplikacyjnego, systemu, który będzie nazywał się szkoleniem i też książeczki do refleksji, po prostu jest dla mnie genialne, tak? Czyli jest takim spięciem tego, że na różne okazje można zaangażować osoby i dać im takie poczucie satysfakcji, sprawstwa, takiego, wiecie, taki po prostu konkret, tak? I znowu warto z tym wyjść do osób, które no, nie są frontmenami i nie zawsze są, wiecie, tam pierwsze w kolejce, tak? Więc tutaj chyba dzięki tej formalizacji będzie łatwiej przedstawić to do takich troszeczkę osób bardziej wycofanych, wesprzeć ich tym szkoleniem i odszukaniem takich jakichś miejsc, w których będą oni się mogli sprawdzić. Dzisiaj też jeszcze tylko dorzucę, ponieważ wiecie, ja w tej chwili jestem wychowawcą szóstej klasy, różne tam sytuacje tarcia pomiędzy osobami się pojawiają i dzisiaj też pomyślałam, że tak jak ty powiedziałaś, Emilio, tutaj to już też wypłynęło, taka nad zastanowieniem się nad kontraktem szkolnym. Nie wiem, czy w mojej klasie nie pojawi się rodzaj takiego właśnie, wiecie, jak być dobrym kumplem z klasy. Niekoniecznie to wiecie, w kontekście takiej sytuacji, ale dajmy sobie próbę. Czy mogą się zmienić nasze relacje, jeżeli dostosujemy się do pewnych zasad? Jeżeli będziemy traktować, umówimy się na 2 tygodnie czy na 3 tygodnie kogoś w ten sposób i później, wiecie, odkryjemy karty, okej, czy to pomogło, to może wprowadźmy takie zasady na stałe, czy może po prostu zacznijmy siebie traktować z większym szacunkiem, tak? Czyli takie, wiecie, nowe otwarcie, bo czasami trzeba nawet w klasie, która, wiecie, no generalnie ma się dobrze, ale te tarcia się pojawiają i no i właśnie takie, wiecie, tak dzisiaj przyszło do mnie, że to, wiecie, być kumplem w klasie to wcale nie jest łatwo i to też można zastosować. Także ja widzę wiele możliwości. Dzięki. Dziękuję Ci. Bardzo, bardzo jakoś było dla mnie inspirujące to nowe otwarcie.
I to przegadanie właśnie, jak być dobrym kumplem w klasie, także w kontekście tego, od czegośmy zaczynali, że po to, żeby dzieciaki w ogóle się zaangażowały, muszą się poczuć bezpiecznie, czyli musimy, no taka jest prawda, bardzo dużo jakichś takich więziotwórczych aktywności, znaczy aktywności, to jest nawet działań więziotwórczych aktywować w klasie, żeby to się rzeczywiście zadziało. I właśnie jest to ciągły proces, prawda? Jest to ciągły proces w klasie, tak jak mówisz, tym bardziej, że proces grupowy postępuje i ta klasa się najnormalniej w świecie zmienia. Adrianie, a tobie co przychodzi do głowy? Mi przyszło do głowy coś, co bym nazwał samopomocą klasową. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. Czyli na przykład mogłyby to być osoby, które miałyby takie, nie wiem, zadanie, pomóc na przykład osobie, która wraca z jakiejś tam nieobecności, powiedzmy ze względu na jakiś wyjazd, czy ze względu na jakąś chorobę. Nie było jej przez parę dni, paręnaście dni w szkole, więc takie osoby mogłyby zająć się tym, żeby mogła otrzymać na przykład zadania domowe, albo jaki zakres materiału był zrealizowany, co robiliśmy w ćwiczeniach, jakie tematy były na lekcjach. Czyli po prostu zadbać o to, żeby ta osoba mogła nadrobić sobie też te braki, które gdzieś tam mogłaby mieć. A z drugiej strony, jakoś tak jak słuchałem Ani i w ogóle tak podczas tej rozmowy, to mocno jakoś do mnie wróciło coś takiego jak, no właśnie, chociażby zaangażowanie nawet samej klasy i zrobienie takich, wiecie, grup na zasadzie, kto może pomóc z matematyki, kiedy ty czegoś nie umiesz, kto mógłby pomóc z plastyki, z jakimś zadaniem, które może jest dla ciebie trudne, a dla akurat ty byś umiał mu pomóc i tak dalej. Czyli po prostu do kogo możesz się zgłosić, nawet w tej grupie klasowej naszej, jeżeli masz problem z jakimś przedmiotem, tak? Bo to też by pokazało, że każdy z nich być może, no to też nie muszą być wszyscy, bo ktoś może być dobry w jakichś rzeczach zupełnie spoza kwestii szkolnych, ale pokazanie, że na przykład wspólnie możemy sobie pomagać i jeżeli masz jakąś zagwozdkę, jakiś problem, to możesz pójść do kogoś, do właśnie do tego kumpla, kumpelki z klasy i zapytać, poprosić o pomoc. I ta osoba ci pomoże, bo jest specjalistą, nie? Z matematyki albo z polskiego. To jakoś tak mocno to do mnie gdzieś tak, znaczy mocno mi to gdzieś dzwoni w uszach ostatnio. O tym myślę. Ależ mi się podoba to, że te osoby są specjalistami, bo rozmawiamy tutaj o pomocy koleżeńskiej. Państwo mogą sobie teraz pomyśleć i słusznie, że pomoc koleżeńska u Was w klasach być może już działa. Natomiast mimo wszystko to takie sformalizowanie, że ja wiem, dokąd sięga moja odpowiedzialność, a gdzie już nie, myślę, że w przypadku pomocy koleżeńskiej może być niezwykle istotna. Właśnie po to, żeby te dzieci, które są uzdolnione w jakiejś dziedzinie, nie były przeciążone także oczekiwaniami ich kolegów, już nie mówiąc o tym, że na przykład być może jednak nie należy do ich zadań dawanie spisania pracy domowej, ale już pomóc w wykonaniu zadania, tak, w jakichś tam z kolei właśnie ramach czasowych. Czyli to może nam rozwiązywać sporo problemów. Ja sobie myślę też, wiecie, na przykład o kółkach zainteresowań, że dzieciaki czasami przychodzą na kółka i też nie wiedzą właściwie, co tam się będzie działo, albo nie przychodzą na kółka, bo nie wiedzą, z jakim to zaangażowaniem będzie się wiązało. Że być może nawet tego typu spisanie właśnie takiego kontraktu, który jednocześnie mapuje moje silne strony, właśnie chciałam być słabe, a tego zupełnie nie, po co nam to? Słabe można zasypywać silnymi, to też może być może pomocne. Bardzo dziękujemy za wypowiedź na czacie. Pani Jadwiga pisze, że przy projektach, przy przydziale zadań, bo Adrian tutaj nam opowiadał historię, gdzie tak łatwo się podzielili, ale no ja mam też takie doświadczenia, że z tym przydziałem wcale nie jest tak prosto, bo uczniowie właśnie tak naprawdę nie wiedzą,
co na siebie biorą, albo nie dogadają się w kwestii tego, czy to należy już do obowiązków tego, co robi prezentacja, czy na przykład tego, co ma wkład merytoryczny do czegoś tam, prawda? Żeby w ogóle sobie to zmapować. Pomyślałam sobie też o tym, że kiedy mamy taką dyskusję, chociażby jak, właśnie już powiedziałam dyskusję, gdybyśmy mieli to wykorzystać do tego, żeby wspomóc kogoś po chorobie, to też jest fajna okazja, żeby właśnie usiąść razem z klasą albo z tymi osobami, które się zgłoszą, tak jak jest tutaj w tym modelu, i zapytać, okej, czego wy właściwie potrzebujecie, kiedy wracacie po chorobie, bo oni są znacznie bardziej, za przeproszeniem, w temacie niż my, bo my już nawet trochę nie pamiętamy, jak to było, tak, że to, być może to też wymaga na przykład negocjacji z nauczycielem, żeby tam przełożył jakieś zaliczenie czy cokolwiek. Więc też rozmawianie z klasą, czego potrzebujemy w takich sytuacjach. Też ćwiczenie z empatii, ale też ćwiczenie z takiego w ogóle uświadamiania sobie swoich potrzeb. To jest ten moment. Jeszcze Państwo mogą coś dopowiedzieć, jeszcze Państwo mogą coś dopisać do nas na czacie, na ile Wam się to narzędzie podoba, bo chyba Wam się podoba, skoro nie wychodzicie z tego webinarium i trwacie przy nas tak dzielnie. Więc ja tylko na koniec powiem, bo zbliżamy się już do końca, że widzę przeogromny potencjał w tego typu prostych rozwiązaniach do rozwijania właśnie kompetencji, bo mam głębokie przekonanie, że aktywizujemy uczniów po to, żeby oni w tym laboratorium szkolnym, czy też na szkolnym poligonie, jak powiedziała na początku Ania, rozwijali swoje kompetencje, kompetencje miękkie, i że do tego także służy szkoła, i że do tego służą projekty chociażby, jak pisze pani Jadwiga na czacie. I warto w takim razie tę cierpliwość, która jest konieczna tutaj do angażowania uczniów, jednak w sobie też obudzić. Jeżeli są Państwo zainteresowani w ogóle tematyką zaangażowania uczniów, to za momencik na czacie Patrycja wklei link do naszego starego webinarium dotyczącego w ogóle angażowania uczniów w życie klasy i szkoły. Webinarium jest stare, ale nic nie straciło na swojej aktualności, a nie jest oparte na żadnym narzędziu, tylko właśnie na dyskusji z panelistami. Ci, którzy uczestniczyli dzisiaj w webinarium, otrzymają materiały związane z dzisiejszą tematyką. Także wrzucę tam ten link, który w tej chwili wrzuciła Patrycja, której bardzo serdecznie dziękuję za obsługę dzisiejszego webinarium. Oraz, a wyślę w ogóle do Państwa te maile w tym momencie, w którym będzie można pobrać zaświadczenia. I przypomnę, w jaki sposób pobieramy zaświadczenia z webinarium. Właśnie, staramy się być cierpliwi i tego się trzymajmy, bo jest to bardzo ważna cecha w nauczycielskim życiu. Jest godzina 20:29. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w tym webinarium. Serdecznie dziękuję za dyskusję Ani i Adrianowi. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że dla Państwa to spotkanie było inspirujące i że spotkamy się na kolejnych webinariach. Dobranoc, wszystkiego dobrego.